Rosyjscy szpiedzy, spece od mokrej roboty, wciąż żyją na Zachodzie i w Polsce, a na domiar złego część z nich posiada paszporty dyplomatyczne. Sprytni, niezwykle inteligentni, odważni, oddani sprawie lub swojemu głównemu zleceniodawcy. Najlepszym przykładem tego, że putinowska Rosja wciąż na terenie Europy prowadzi ze zdwojoną intensywnością szeroko zakrojoną działalność wywiadowczą i sabotażową, jest fakt zatrzymania w Polsce 9 cudzoziemców, których oskarża się o działalność w ramach siatki szpiegowskiej na rzecz Rosji. Grupa ta monitorowała transporty broni przechodzące przez Polskę, by swoimi działaniami doprowadzić do sparaliżowania takich dostaw, informowali przedstawiciele naszego MSWiA. W ostatnich dniach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 9 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Wobec 6 z nich sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Prokuratura postawiła zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo, jak twierdzi wielu specjalistów, jest niemal pewne, że obecnie w Polsce działa siatka rosyjskich agentów, gdyż dla Kremla staliśmy się jednym z priorytetowych krajów bloku NATO i zarazem tym, który intensywnie wspiera Ukrainę w walce z najeźdźcą. To wręcz cud lub naprawdę sprawne działania naszych służb, że jeszcze nie mieliśmy żadnej niebezpiecznej akcji sabotażowej na terenie Polski. Tym bardziej, że różne groźby pod naszym adresem mogliśmy już nieraz usłyszeć, wygłaszane przez tamtejszych polityków lub propagandystów. Ukraina to już zamknięta kwestia. Interesuje mnie Polska. Do czego ona dąży? Po Ukrainie, jeśli będzie rozkaz, to w ciągu 6 sekund pokażemy wam, do czego się nadajecie. Przyjrzyjmy się zatem dzisiaj, jak bardzo ruscy szpiedzy brużdżą w naszym państwie i całej Europie. Nim jednak rozpoczniemy dzisiejsze dywagacje, chciałem podziękować przede wszystkim wam za suby, łapki w górę i za to, że jesteście. Jeżeli oczywiście nie będzie to dla was kłopotem, a chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, to możecie wcisnąć przycisk po prawej stronie ekranu. Oczywiście zapraszam was również do naszego sklepu, gdzie w ramach wsparcia kanału możecie nabyć strategiczną grę planszową Globalista i inne oferowane przez nas produkty. Z góry dziękujemy i zaczynajmy z dzisiejszym mrocznym materiałem. Faktem jest, że rosyjskie tradycje szpiegowskie zaczęły się kształtować jeszcze w okresie Układu Warszawskiego i trwają do dziś. A ogromny wręcz przepływ ludzi na wschodniej granicy Polski z Ukrainą, który od lutego 2022 roku wyniósł prawie 11 milionów osób, pokazuje nam, jak wręcz nieograniczone możliwości do ulokowania na terenie naszego kraju swoich ludzi miały rosyjskie i białoruskie agencje wywiadowcze. Musimy mieć także świadomość, iż aktualna sytuacja i wiążący się z nią indywidualny stosunek poszczególnych osób z naszego społeczeństwa do tego konfliktu również stanowi pewnego rodzaju zagrożenie, ponieważ wrogie agencje wywiadowcze nie przebierają w środkach i bardzo chętnie, bazując na czyjejś sytuacji materialnej, animozjach lub po prostu negatywnym nastawieniu do tego konfliktu, potrafią z premedytacją werbować do swoich szeregów rodowitych obywateli danego kraju, którego tajemnicami są zainteresowani. Poza tym istnieją także tak zwani uśpieni szpiedzy, którzy mogą czekać na rozkaz całymi latami, wykorzystując ten czas na integrowanie się z lokalną społecznością i prowadząc równorzędnie wywiadowczą działalność operacyjną dopóki nie zostaną zdemaskowani. Określani mianem śpiochów są zarówno mężczyznami, jak i kobietami o dobrze spreparowanych życiorysach, wśród których są i tacy, którzy w Polsce lub krajach zachodniej bądź południowej Europy żyli spokojnie nawet od czasów sowieckich i na tyle zapuścili korzenie, że lokalna społeczność traktuje ich jak swoich. Tym bardziej, że zdarzały się i zdarzają przypadki, że niektórzy z nich założyli rodziny, gdzie nawet dzieci lub współmałżonkowie nie mieli świadomości, iż związali się ze szpiegiem. Wspomniane zatrzymanie 9 osób jest niewątpliwym sukcesem naszych służb, choć w rzeczywistości mogą oni być zaledwie szczytem góry lodowej. Bo takich szpiegów w Polsce, ale i innych krajach sojuszniczych, może być naprawdę bardzo dużo. I tak jak podkreślałem, wcale nie muszą to być ludzie narodowości rosyjskiej, białoruskiej czy też ukraińskiej, ponieważ potencjalni współpracownicy są kuszeni atrakcyjnymi dla nich pieniędzmi i mogą być polskiej lub jakiejkolwiek innej europejskiej narodowości. Dobrym przykładem może tutaj być 58-letni obywatel Wielkiej Brytanii, niejaki David Smith. Szpieg z brytyjskiej ambasady w Berlinie, który sprzedał tajemnice Rosji i został złapany podczas tajnej operacji agentów MI5. Przekazywał dane z miejsc, w których pracował, włącznie z tożsamością i zdjęciami personalnymi
personelu oraz odwiedzających te miejsca gości, w zamian za co otrzymywał gotówkę. W 2020 roku napisał do rosyjskiego generała, przekazując nazwiska, adresy i numery telefonów współpracowników wraz z dokumentami i informacjami o przepustkach bezpieczeństwa. Szpieg przyznał się do winy, a sędzia prowadzący sprawę uznał, że Smith, jako pracownik najpierw bazy Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii, a później ambasady w Berlinie, naraził tych ludzi na maksymalne ryzyko, przez co zasądzono mu 13 lat pozbawienia wolności. Oczywiście zdarzają się także przypadki tak zwanych nawróceń, jak w Estonii, gdzie zdemaskowany przed kilkoma laty agent rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, Artem Zinchenko, został w ramach wymiany jeńców przekazany w ręce Rosji, ale w ostatnim czasie uciekł ze swojej ojczyzny do Estonii, prosząc tamtejsze władze o azyl. Jak sam stwierdził, zdecydował się na tak desperacki krok z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę, uznając go za najgorszy scenariusz, jaki mógł sobie wyobrazić. W swoich zeznaniach przyznał, że prezydent Rosji Władimir Putin sam postanowił rozpocząć wojnę, a niektóre instytucje, pomimo tego, że nie powinny mu na to pozwolić, i tak nie zrobiły nic, by temu przeciwdziałać. Dodał również, że jego zdaniem reżim Putina ma wszystkie aspekty totalitaryzmu. Gdy działał na rzecz Rosji, otrzymał on zlecenie szpiegowania obiektów obrony narodowej i infrastruktury krytycznej. Wykonywał on dokumentację szpiegowską baz, portów i dwóch miast, z których w jednym stacjonuje wojsko estońskie, a w drugim baza sił powietrznych NATO. Po upływie około 5 lat spędzonych w ojczyźnie, Zinchenko zdecydował się na ucieczkę z powrotem do Estonii. Według zachodnioeuropejskich mediów sprzedał swoje mieszkanie w Petersburgu, a następnie uciekł z żoną i trzema synami z Rosji. Jak wynika z ustaleń MSWiA, obecnie schwytana siatka szpiegowska prowadziła zaawansowane działania na rzecz prowadzenia przyszłych akcji dywersyjnych, które miały zastraszyć polskie władze, aby nie udzielały pomocy militarnej Ukrainie i jednocześnie nie były bazą przerzutową. Takie sytuacje powodują, że niemal wszystkie służby i my sami stajemy się wręcz paranoicznie podejrzliwi. Granica między zwykłymi domysłami a faktycznym zagrożeniem zaczyna się naprawdę zacierać. Ale rosyjska agresja na Ukrainę obnażyła wiele złych intencji ze strony kremlowskich władz, w konsekwencji czego utrata zaufania zaczęła dotyczyć także pracowników placówek dyplomatycznych, powodując tym samym lawinowe wręcz wydalenie kilkuset osób z nimi powiązanych i podejrzanych o kolaborację z służbami rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i SWR. Po ostatnio ujawnionej w Niemczech aferze dotyczącej kreta w Federalnej Służbie Wywiadowczej, którym okazał się być szef Wydziału Rozpoznania Technicznego, będący byłym wojskowym w stopniu pułkownika Bundeswehry i od wielu lat będący informatorem Federalnej Służby Wywiadowczej rosyjskich tajnych służb, tamtejsi eksperci wywiadu stwierdzili, że takich zakamuflowanych szpiegów w samych Niemczech są prawdopodobnie dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy. Okazuje się, że Karsten Linke mieszkał dotychczas z żoną i dwójką dzieci na terenie Górnej Bawarii, w zadbanym domu z ogrodem i dodatkowo w lokalnej społeczności był trenerem młodzieżowych drużyn piłkarskich. Został on w ostatnich tygodniach aresztowany w Berlinie pod zarzutem zdrady po tym, jak zagraniczne służby przekazały informacje dotyczące jego osoby właściwym jednostkom w Niemczech. Politycy i eksperci do spraw bezpieczeństwa są wyraźnie zaniepokojeni tą sprawą. Jeśli wszystkie podejrzenia o szpiegostwo na rzecz Rosji zostaną w tym przypadku ostatecznie potwierdzone, będzie to zupełnie nowa i przerażająca wręcz jakość. Przynajmniej tak twierdzą tamtejsi eksperci wywiadu. Sprawa tego człowieka jest tym bardziej niepokojąca, że coraz głośniej mówi się o tym, że mężczyzna przekazywał Moskwie ważne tajemnice państwowe. Z dotychczasowych doniesień medialnych wszystko wskazuje na to, że ów człowiek jest faktycznie winien zarzucanych mu czynów. Tym bardziej, że po jego aresztowaniu prokuratura federalna przedstawiła mu zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji. Wcześniej Niemiec został oczywiście zdemaskowany, gdy przekazywał informacje uzyskane w trakcie swojej pracy rosyjskim służbom wywiadowczym. W naszym kraju już w ubiegłym roku również aresztowano za szpiegostwo kilka osób. W ostatnich miesiącach, poza wspomnianym zatrzymaniem grupy szpiegów, polska prokuratura postawiła zarzuty obywatelowi Rosji, który posiadał od wielu lat rezydenturę na terenie naszego kraju, szpiegując na rzecz Rosji w latach 2015-2022. Mężczyzna ten prowadził działalność gospodarczą w Polsce i był związany z grupami rekonstrukcji historycznej, gdzie nawiązywał kontakty z polskimi wojskowymi. Został zatrzymany prawie rok temu w wyniku śledztwa, które wykazało, że miał zbierać informacje o
strukturze organizacyjnej polskich jednostek wojskowych na północnym wschodzie kraju. Kolejnym szpiegiem okazał się być obywatel Hiszpanii rosyjskiego pochodzenia, zidentyfikowany jako agent rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Został on zatrzymany w Przemyślu przez ABW w zeszłym roku. Natomiast w marcu ubiegłego roku polski pracownik Urzędu Stanu Cywilnego, zidentyfikowany jako Tomasz L., został zatrzymany pod zarzutem przekazywania rosyjskim służbom wywiadowczym danych o dużej wartości operacyjnej. Natomiast w styczniu 2023 roku na terenie Słowenii aresztowano dwie osoby oskarżone o szpiegostwo na rzecz Rosji. Kilka dni później Austria wydaliła czterech rosyjskich dyplomatów, którzy dopuścili się czynów niezgodnych z ich statusem dyplomatycznym. Te wszystkie przytoczone sytuacje mogą nam zatem uświadomić, że jak najbardziej wiarygodne wydają się być ustalenia polskiego MSWiA, z których wynika, że siatka szpiegów namierzona i aresztowana w naszym kraju przygotowywała się także do prowadzenia akcji dywersyjnych, które miały doprowadzić do sparaliżowania dostaw pomocy dla Ukrainy realizowanych z terenów Polski. Minister Mariusz Kamiński przekazał wcześniej, że ABW ma dowody na to, iż zatrzymani otrzymywali za swoją działalność wynagrodzenie od rosyjskich służb. Dostawali oni systematycznie pieniądze za wykonywane zadania. Siatka rosyjskich szpiegów, która została rozbita przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zamontowała w Polsce co najmniej 50 urządzeń do szpiegowania. Szpiedzy ci zakładali nadajniki GPS na transportach, które jeździły z naszego kraju na teren Ukrainy. I tu nie muszę wam chyba tłumaczyć, jak łatwo było je wówczas zniszczyć przy użyciu nawigacji satelitarnej, skoro doskonale znano ich bieżące położenie. Materiał dowodowy wskazuje, że grupa ta prowadziła monitoring tras kolejowych. Do jej zadań należało m.in. rozpoznawanie, monitorowanie i dokumentowanie transportów z uzbrojeniem realizowanym na rzecz Ukrainy. Podejrzani przygotowywali się również do akcji dywersyjnych, mających na celu sparaliżowanie dostaw sprzętu, broni oraz pomocy dla Ukrainy. Oprócz GPS-u w ważnych punktach komunikacyjnych montowali oni kamery z mobilnym dostępem do internetu, przekazujące obraz online z takich punktów rosyjskiemu wywiadowi. Rosyjscy szpiedzy byli rozpracowywani przez polskie służby przez ostatnich kilka miesięcy. Wiadomo, że wszyscy z zatrzymanych to cudzoziemcy, a wobec sześciu z nich zastosowano tymczasowe aresztowanie. Nie wiem, czemu ich tak łagodnie potraktowano. Usłyszeli oni zarzut szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskiej i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Szpiedzy dokumentowali także, którymi trasami kolejowymi najczęściej transportowany jest sprzęt wojskowy. Jak informowali przedstawiciele naszych służb, udało się również przejąć część nadajników GPS, które jeszcze nie zostały zamontowane. Funkcjonariusze ABW zabezpieczyli kamery, sprzęt elektroniczny, a także nadajniki GPS, które miały być montowane na transportach z pomocą dla Ukrainy. Kamery bezpośrednio przekazujące obraz do zleceniodawców za pomocą internetu miały być rozstawione głównie w województwie podkarpackim, m.in. w pobliżu lotniska w Wiesiące, gdzie trafia dużo zachodniego sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Jak stwierdził szef naszego MON, nie ulega żadnej wątpliwości, że żyjemy w czasach, w których Rosja postanowiła odtworzyć swoje imperium. A dla nas Polaków takie imperium od wieków było groźne. I to bez względu na to, czy rządził carat, bolszewicy, komuniści, czy teraz Putin i jego świta. Czy zatrzymana przez nasze służby siatka szpiegowska mogła więc stanowić poważne zagrożenie dla infrastruktury krytycznej w Polsce? Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że z informacji, jakie trafiły do mediów, wynika, że osoby te były w trakcie przygotowań do przeprowadzenia ataków sabotażu, dlatego zagrożenie było niezmiernie realne. Tym bardziej, iż wśród zatrzymanych byli także funkcjonariusze dawnego KGB. Tu można także wspomnieć, iż według przedstawicieli zachodniego wywiadu, którzy rozmawiali z amerykańskim Politico, to od początku wojny rozpoczętej przez Putina wydalono około 400 rosyjskich oficerów wywiadu, działających pod przykrywką dyplomatyczną, czyli mniej więcej połowę całkowitej liczby aktywnych dyplomatów w Europie. Tyle na dziś, moi drodzy widzowie. Mam nadzieję, że bardzo was tymi szpiegami nie przestraszyłem. Ale pamiętajcie, oczy i uszy szeroko otwarte mogą się czasami naprawdę bardzo przydać, a nawet uratować życie. Dziękuję za dzisiejszą waszą uwagę i do następnego materiału już wkrótce. Cześć!